Dzisiaj chciałbym mówić na temat doceniajmy małe rzeczy. Wszyscy lubimy, jak mamy dobrze uszyte ubranie, prawda? Zauważyliśmy na pewno, że dobrze uszyte ubranie to kawałki materiału połączone ze sobą za pomocą drobnego ściegu, regularnego ściegu, a nie przy pomocy kilku grubych węzłów w niektórych miejscach. Podobnie jest z naszym życiem. Nasze życie składa się ze szczegółów, często z niewielkich spraw, które jednak w sumie dają coś większego. Zapewne słyszeliśmy też takie powiedzenie: mała rzecz, a cieszy. Radowanie się małymi rzeczami jest bardzo ważne. Są ludzie, którzy nie potrafiąc ciesząc się z czegoś nieznacznego, nie potrafili zadowolić się też czymś większym. Niektórych trudno w ogóle czymkolwiek zadowolić. Na pewno też znamy takich ludzi. Dzisiaj będziemy chcieli rozważyć z pomocą Słowa Bożego, dlaczego docenianie małych rzeczy jest ważne dla naszego zdrowia duchowego. W jakich dziedzinach jest ono ważne? Jak możemy się tego nauczyć? Na początek chciałbym się zwrócić do tych, którzy czują, że dopiero coś zaczynają, że nie są jeszcze mocni, że może ten początek jest skromny. Nie gardźmy, drodzy, małymi początkami. W historii zbawienia opisanego w Biblii ogromne sprawy zaczynały się od niewielkich początków. Zgodnie z takim powiedzeniem, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I tak rzeczywiście było. Pamiętamy, że Bóg powołał z Ur Chaldejskiego Abrahama. To był człowiek jeden. Jego ojcowie, jego przodkowie byli bałwochwalcami, czcili różnych bogów, ale Bóg mu się objawił jako jeden Bóg. No i z tego Abrahama, już staruszka, jego żony staruszki, powstał ogromny naród. A pierw urodził się Izaak na starość za sprawą cudu, za sprawą, jak wierzymy, Ducha Świętego. Urodził się chłopiec, dziecko obietnicy, ludziom w starszym wieku, gdzie w zasadzie już nie powinni mieć dzieci. I z tego Izaaka narodził się Jakub, a z Jakuba powstał wielki naród Izrael. Najbardziej odporny naród na całym świecie. Już ilu ludzi chciało go zniszczyć? I Hitler, i wielu innych, ale do tej pory bez powodzenia. Na Bliskim Wschodzie ten naród jest otoczony samymi wrogami i jakoś nie mogą go też zniszczyć. I nie zniszczą, bo to jest lud wybrany. I właśnie zobaczmy, od jednego człowieka do potężnego narodu. Inna historia. Niewielka grupka apostołów i uczniów wystraszona po śmierci Jezusa, kryjąca się w zamkniętym pomieszczeniu, przerażona, co teraz z nami będzie. To nasz Mesjasz już chyba umarł, już go nie ma. Ale po zmartwychwstaniu Jezusa, jak ukazał im się w chwale, jako Pan, który miał ślady po gwoździach w swoich rękach, miał bok przebity, gdy zobaczyli Jezusa w przemienionym, chwalebnym ciele, nabrali otuchy. I ta niewielka grupa zaczęła głosić Ewangelię po całym świecie. Rozeszła się na cały świat. Wielu z nich stało się męczennikami, ale efekt jest taki, że mamy na całym świecie chrześcijan, w najdalszych zakątkach. Powstał z małej grupki ogólnoświatowy Kościół. Ale rozważmy bliżej inną historię, gdzie z czegoś małego powstało coś większego. Gdy w VI wieku przed Chrystusem Izraelici zaczęli odbudowywać świątynię zniszczoną przez Babilończyków, niektórzy byli niezadowoleni ze skromnych początków tej odbudowy. Między innymi do nich Stwórca skierował słowa za pośrednictwem proroka Zachariasza. Księdze Zachariasza, w 4 rozdziale, wersetach 6-10. Księga Zachariasza, 4 rozdział, wersety 6-10. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną? On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: cudny, cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści.
Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Choć rozpoczęcie budowy świątyni nie było imponujące, a trudności piętrzyły się jak wysoka góra, to jednak dzięki Duchowi Świętemu namiestnik Zorobabel miał z powodzeniem zrealizować zamierzony projekt. Jego ręce położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce miały go wykończyć. Osoby, które gardziły dniem małych początków, miały się radować, gdy odbudowa zostanie uwieńczona sukcesem. Nad pomyślnym dokończeniem przedsięwzięcia czuwał wszechwiedzący i wszystko widzący Bóg, bowiem 7 lamp symbolizuje oczy Pana, które przepatrują całą ziemię. Tekst ten na pewno nam pokazuje, że Duch Święty na pewno nie jest, jak twierdzą niektórzy, bezosobową mocą lub siłą, ale osobą, bo czytamy, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie. Czyli Duch Święty nie jest ani mocą, ani siłą, tylko Duchem Bożym, jest boską osobą, która dysponuje mocą. Jaka nauka dla nas z tamtych wydarzeń z VI wieku przed Chrystusem? Być może w twoim życiu rozpocząłeś jakieś dobre dzieło. Niedawno się nawróciłeś lub porzuciłeś jakiś nauk lub zły nawyk, albo walczysz z nim jeszcze. Podjąłeś jakieś dzieło lub zobowiązanie dla Boga. Ciesz się z tego, co dzięki łasce Bożej już osiągnąłeś i nie lekceważ tego. W mocy Ducha Bożego rób dalsze postępy. Nie obawiaj się problemów, które wydają się wielką górą. Dzięki boskiej opatrzności staną się one równiną. Bądź wytrwały i trzymaj się mocno w modlitwie Pana, aż osiągniesz zamierzony cel. A może jesteś młodą osobą, która dopiero wchodzi w życie i boisz się, jak ja sobie poradzę. Ten świat jest taki nieprzyjazny. Wiele w nim takiej bezwzględności, brak miłości. Prorok Jeremiasz w 1 rozdziale powiedział, gdy Bóg go powołał na proroka: ach, wszechmocny Panie, czytamy w wersecie 6 1 rozdziału, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Tak, możesz być młodą osobą, jeszcze niedoświadczoną, ale Bóg ma wszelką moc, by dodać ci mądrości, sił, rozwagi, żebyś sobie poradził czy poradziła w życiu. Tylko stale zwracaj się, szukaj żywego Boga, który jest zainteresowany każdym szczegółem twojego życia. A może, i wiemy, że na pewno, niektórym z nas tutaj urodziło się dziecko niedawno, prawda? Mogą ci rodzice się czuć tak jakby wobec wielkiego wyzwania. Małe dziecko, no trochę wiemy, jak się opiekować, ale jak wychować, jak sobie poradzić, jak postępować z takim dzieckiem. To są początki, to jest oczywiście, może się wydawać, wyzwanie, ale również możemy i nawet powinniśmy się modlić o mądrość, o Ducha Świętego, gdyż Bóg jest w stanie wyposażyć nas do wychowania naszego dziecka na dobrego człowieka, na sługę Bożego. Na przykład Manoach prosił Boga, żeby przyszedł anioł i powiedział tak: niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. To czytamy w Księdze Sędziów, 13 rozdział, werset 8. Rodzice, też módlcie się do Boga, by was Duch Święty pouczył, co macie robić z tym dzieckiem, na kogo go wychować, jak o to dziecko zadbać. A Bóg obdarza mądrością chętnie i bez wypominania, jak mówi list Jakuba. Tylko prośmy z wiarą. Nie bądźmy jak człowiek o dwóch duszach. Jedna mówi tak,
a druga, a chyba Bóg mi nie odpowie. Także z wiarą prośmy o łaskę Bożą. Nie gardźmy zatem małymi początkami, nie przerażajmy się nimi. Bóg jest władny nas od małych początków przeprowadzić do czegoś wielkiego, wspaniałego i będziemy się radować, gdy będziemy zbierać dobre owoce naszej pracy pobłogosławionej przez Pana. Kolejna sprawa, drodzy, to doceniajmy niewielkie dobro, nawet niewielkie zalety. Król izraelski Jeroboam był bardzo złym władcą. Zaprowadził w północnym dziesięcioplemiennym królestwie Izraela kult dwóch złotych cielców, inaczej byków, w miejscowościach Betel i Dan. Tu chciałbym wyjaśnić, że po śmierci Salomona i kiedy zaczął panować jego syn, król Rehabeam w Jerozolimie, wówczas nastąpił podział. 10 plemion oderwało się od królestwa z siedzibą w Jerozolimie i na północy utworzyło generalnie bałwochwalcze królestwo właśnie za sprawą Jeroboama. I jedynie w Jerozolimie zostały dwa plemiona, Juda i Beniamin. I te plemiona generalnie w wielu okresach były wierne Bogu, ale też popadały w bałwochwalstwo, aż w końcu Bóg też je ukarał. I wracając do Jeroboama, prorok Achjasz, już sędziwy, w starszym wieku, już niedowidział, ogłosił straszny wyrok Boży nad rodem Jeroboama, nad całym jego rodem, za karę, za bałwochwalstwo, za to, że oddawali cześć bożkom, a nie Bogu Jahwe. Nikt z rodziny Jeroboama nie miał mieć nawet normalnego pogrzebu. Wyobrażamy sobie? Normalnego pogrzebu nie mieli mieć. Psy miały ich pożreć, zwierzęta polne miały ich zjeść. Nie mieli mieć pogrzebu. To była największa hańba dla człowieka Bliskiego Wschodu. Zresztą nawet chyba w naszej szerokości geograficznej brak pogrzebu to coś niegodnego. I drodzy, w tej rodzinie tak paskudnej, takich czcicieli bożków, był jeden wyjątek. Był syn Jeroboama, Abiasz. Posłuchajmy, co powiedziano żonie tego złego króla o Abiaszu w Księdze Pierwszej Królewskiej, 14 rozdział, wersety 12 i 13. Księga Pierwsza Królewska, 14 rozdział, wersety 12 i 13. Bóg tak mówi do tej królowej. Ty zaś wstań i idź do swojego domu, gdy dojdziesz do miasta, dziecię umrze i będzie je opłakiwał cały Izrael i pochowają je, gdyż jedynie ono z domu Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego z domu Jeroboama znalazło się coś, co podobało się Panu Bogu Izraelskiemu. Zobaczmy, jedynie u tego dziecka było coś, co podobało się Bogu. Znany komentator biblijny, już żyjący, o ile pamiętam, w XVIII wieku, Matthew Henry, tak objaśnia ten fragment. Miał on upodobanie w prawdziwym wielbieniu Boga i nie podobał mu się kult cielców. Ci są dobrzy, w których są dobre rzeczy przed Bogiem Izraela, dobre skłonności, dobre intencje, dobre pragnienia wobec Niego. Tam, gdzie jest choć trochę dobra tego rodzaju, zostanie ono dostrzeżone. Bóg, który szuka tego, widzi to nawet, gdy jest to coś niewielkiego i ma w tym upodobanie. Pobożne usposobienie jest szczególnie miłe i godne przyjęcia, gdy widać je u młodych ludzi. Boski obraz w miniaturze odznacza się szczególnym pięknem i blaskiem. Ci, którzy są dobrzy w złych czasach i miejscach, świecą bardzo jasno w oczach Bożych. Dobre dziecko w domu Jeroboama jest cudem Bożej łaski. Pozostanie nieskażonym w tej rodzinie to jak przebywanie w piecu ognistym i pozostanie nietkniętym, nieprzypalonym. Zwróćmy uwagę na troskę, jaką mu okazano. Jedynie on z całej rodziny Jeroboama umrze z honorem. Będzie pochowany i opłakiwany w taki sposób, jak tego pragnęli żywi. Uwaga, ci, którzy są wyróżnieni dzięki łasce Bożej, zostaną wyróżnieni za sprawą opatrzności Bożej. Ciekawy jest to komentarz, bo zwraca uwagę, że ten Bóg, który wyróżnił tego Abiasza z całej rodziny, również dopilnował, żeby został wynagrodzony przez godny pogrzeb. Bóg dostrzegł to dobro, choć nie było tego dobra dużo. Jeśli uważasz, że nie masz zbyt wielu zalet i cierpisz z powodu braku poczucia własnej wartości,
Pamiętaj, iż Bóg docenia wszelkie dobro, jakie w tobie jest. Ceni je nawet, gdy nie ma go wiele. Będzie budował w tobie na małym dobru i rozwinie go do większych rozmiarów. Za sprawą czyją? Za sprawą Ducha Świętego, Słowa Bożego. Bóg będzie ciebie umacniał, będzie uszlachetniał dalej. Z kolei osoby, które czują się szanowane i doceniane z powodu swych pozytywnych cech, powinny pamiętać o tym, że to, co mają w sobie dobrego, i tak zawdzięczają Panu. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w wersecie 7, Bóg przypomina nam, że wszystko, co mamy, jest zasługą Jego łaski. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, werset 7. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Tak, drodzy, wszyscy, czy mamy więcej zalet, czy mniej zalet, czy więcej zdolności, czy mniej, wszystko to otrzymaliśmy od Boga. Czas, siły, środki, zdolności, zdrowie, warunki, dobra rodzina, powodzenie w interesach, cokolwiek, dobra praca, powodzenie w nauce, dobry mąż, dobra żona, dobre dzieci, cokolwiek, wszystko mamy od naszego Boga. Apostoł Paweł był świadom tego, bo w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, w wersecie 10 powiedział tak: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Drodzy, w niektórych religiach mało się mówi o łasce Bożej. Tam się tylko naucza, macie tacy być, macie tego przestrzegać, tamtego przestrzegać. Musicie tacy być, musicie czytać Biblię, musicie to robić, musicie, musicie i musicie. I ci ludzie są jak w kieracie. Prawda jest taka, że bez łaski Bożej człowiek nawet nie jest w stanie pragnąć tego, co się Bogu podoba. Bóg daje i chęć, i wykonanie. Łaska Boża przemienia człowieka. Przypomnijmy, czym jest łaska Boża. To niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Drodzy, czasami ktoś nie rozumie łaski. Pewna moja zaprzyjaźniona osoba, starsza wiekiem, z Fordonu, powiedziała mi: bracie Szymonie, ty zasłużyłeś na dużą łaskę Bożą. To jest jedno, drugie wyklucza. Na łaskę Bożą nie można, drodzy, zasłużyć w żaden sposób. To jest Boża miłość do człowieka, bezwarunkowa. Boża wspaniała dobroć, na którą nigdy nie zasłużylibyśmy. W liście do Rzymian, 11 rozdziale, wersetach 5 i 6 czytamy. Rzymian 11, rozdział 5 i 6 werset. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Tak, drodzy, to, że wśród Żydów z pierwszego wieku niektórzy uwierzyli i zostali chrześcijanami, to było według wyboru łaski Bożej. I to nie było z ich uczynków, że o, taki wspaniały gość, ja go muszę wziąć do swego kościoła, podoba mi się ten chłopak, równy gość z niego, biorę go do kościoła. Nie, nie w tym sensie. Nie było tych uczynków. To Bóg się zmiłował, bo inaczej łaska nie byłaby łaską, gdyby były uczynki. No najwspanialsza definicja łaski w liście do Rzymian, 11 rozdziale. Łaska, a uczynki to jest coś innego. Łaska pobudza do dobrych uczynków, uzdalnia do dobrych uczynków, ale pierw jest łaska. Pierw jest doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, które uzdrawia, podnosi człowieka, najbardziej nawet spętanego nałogami, najbardziej nawet nieszczęśliwego i zdołowanego. Uzdrawia i uzdalnia do nowego życia. Jeśli czujesz się czasem zdruzgotany, jeśli czujesz się czasem osłabiony, pamiętaj o łasce Bożej, o dobroci Boga wobec ciebie. Dziękujmy Bogu za to, co już uczynił w naszym życiu, za tę przemianę osobowości, której już doświadczyliśmy. John Newton, nawrócony handlarz niewolników, napisał: nie jestem tym, kim powinienem być. Nie jestem tym, kim chcę być. Nie jestem tym, kim mam nadzieję być na tamtym świecie. Lecz nie jestem tym, kim byłem kiedyś,
a dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Jakie to wspaniałe słowa. I pamiętajmy, kim byliśmy kiedyś, a kim jesteśmy teraz. Cieszmy się z postępów, nawet jeśli są niewielkie. Nie porównujmy się z innymi, drodzy. Inni może są na innym etapie rozwoju. Nie zniechęcajmy się. Dziękujmy Bogu za nich. Pamiętajmy, że list do Galacjan ostrzega nas, byśmy nie porównywali się z innymi, drodzy. To do niczego nie prowadzi. Albo będziemy w pychę wpadać i czuć się, o, ja jestem lepszy od niego czy od niej, albo będziemy się dołować, o, ja jestem taki tutaj marny półczłowiek. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 4 powiada: każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Tak, drodzy. Zarazem dalej poddawajmy się dziełu Boga, który kształtuje nas na swój obraz. Jak możemy to czynić? Dbajmy o codzienne zbliżanie się do Boga w modlitwie. Niech to nie będzie w pośpiechu. Nie traktujmy Boga jak zdawkowo, jak jakiegoś niezbyt lubianego sąsiada, z którym tylko dzień dobry i tak dalej i już zmykamy. Nie, traktujmy Boga poważnie. Wylewajmy przed Nim nasze serca, jak mówi psalm. Znajdujmy czas, rezerwujmy czas, zachowujmy dyscyplinę, żeby mieć ten czas w ciągu dnia na taką jedną, co najmniej dłuższą modlitwę. To bym zalecał bardzo wam, drodzy, i sobie też, bo tak stosuję. I takie krótsze może modlitwy w ciągu dnia. Pamiętajmy o modlitwach też przed posiłkami. To również jest ważne, drodzy, żeby za wszystko dziękować. I pamiętajmy o dziękowaniu Bogu, gdy spełnił już jakąś naszą prośbę. Bo nieraz prosimy o coś, cieszymy się, że to dostaliśmy i zadowoleni odchodzimy. Ale dziękujmy za to, co dostaliśmy. Regularnie też rozważajmy Słowo Boże, drodzy. I nie tak rytualnie. Przeczytałem, zamykam i w zasadzie nie wiem, co tam było. Ale zastanawiajmy się, czego się uczę z tego o Bogu. Co mu się podoba, co mu się nie podoba. Co ten fragment mówi o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu, o Bożej sprawiedliwości? Co mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? Jak On prowadzi do tego zbawienia? Co On mówi o uświęceniu? Takie praktyczne lekcje. Jak mam to zastosować w życiu? Jak to Słowo do mnie mówi? Bądźmy też posłuszni prowadzeniu Ducha Świętego, kształtowaniu przez Ducha Świętego. Nie opuszczajmy też wspólnych nabożeństw i również jakichś studiów biblijnych, na przykład czwartkowego w ciągu tygodnia. Naprawdę warto, drodzy, a nie jedni z nas przyznają, że jakby się zmobilizowali, to by w ten czwartek byli. Nawet się spóźnicie, to nie problem. Na wpół do siódmą niektórzy przychodzą, chociaż jest o 18:00, ale zawsze skorzystają z tego Słowa Bożego, ze wspólnej modlitwy. Jeśli możemy, postarajmy się docierać również czwartki. Co jeszcze można powiedzieć? Utrzymujmy siebie właśnie w karności i w dyscyplinie duchowej. Wczoraj słyszałem wspaniałe świadectwo tutaj na grupę wsparcia dla uzależnionych i ich rodzin. Przyszedł taki Mariusz i powiedział, że fundamentem oczywiście jest powierzenie się Bogu w modlitwie, ale powiedział coś takiego, co mu pomogło wyjść z nałogu. Absolutna uczciwość wobec samego siebie. I my też, drodzy, nie okłamujmy się. Bądźmy uczciwi wobec siebie, wobec Boga. Także nawet niewielkie zalety Bóg może rozwinąć w coś większego. Ale przejdźmy dalej. Nie lekceważmy też małej służby. Chrystus w podobieństwie o talentach wykazał, że ceni wierność w małych sprawach. Zobaczmy w Ewangelii według Mateusza, 25 rozdział, werset 21, słowa, które wskazują na wartość małej służby. Mateusza 25, 21. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Za trochę służby wiernie wykonanej dostaniemy co? Więcej służby, więcej zadania. Czy może większej wagi służby. Czasami może nam się wydawać, że nie robimy nic nadzwyczajnego. Niektórzy z nas regularnie sprzątają kaplicę, niektórzy pilnują rachunków zboru czy księgowości, inni usługują w kuchni, inni jeszcze może jakieś inne takie mało widowiskowe prace wykonują w zborze. Niektórzy pracują, jak wiemy, wśród dzieci. To nieraz jest też żmudna praca czasem. I wiele innych prac. W pewnym zborze w Richmond pod Londynem starsza siostra miała bardzo małą służbę.
Przez wiele lat, drodzy, po prostu piekła wyśmienity jabłecznik. I to był jej główny wkład w nabożeństwa połączone z agapą, czyli z poczęstunkiem. Czy jej praca była mało ważna, że przez wiele lat wiernie tylko to ciasto piekła. Po latach pastor, oczywiście, który dziękował jej na co dzień, publicznie na nabożeństwie wyraził jej wdzięczność za to, że zawsze było na niej można pod tym względem polegać, że zawsze ten jabłecznik upiekła. I to było wartościowe. Na pewno miała inne jakieś też zalety, pod innym względem coś robiła, ale akurat w zborze tym się trudniła. Nie zrażajmy się tym, jeśli w zborze wykonujemy skromne prace, że przysłowiowo latamy z łopatą, czy z miotłą, czy tam coś tam malujemy, czy cokolwiek innego. Lepiej być, drodzy, odźwiernym w domu Bożym, niż mieszkać w apartamentach bezbożnych albo pracować dla ludzi bezbożnych. Chociażby to się wiązało z prestiżem, z pieniędzmi. Lepiej w domu Bożym nawet być odźwiernym. Lepiej w domu Bożym, drodzy, nawet ubikację czyścić, czy u ludzi pobożnych, niż po prostu być wśród ludzi niegodziwych, fałszywych, którzy nie kochają Boga, którzy działają wbrew Jego świętemu prawu i nawet popierają to i nic nie czują wyrzutów sumienia. A może, drodzy, czasami myślimy, że nasza służba jest niedostrzegana i niedoceniana. Że to, co robimy dobrego, może w życiu, może w zborze, bracia i siostry jakoś nie doceniają, może ludzie nie doceniają, może niektórzy się przyzwyczaili, uważają, no to on to musi robić, ona to musi robić, bo zawsze to robiła, to też to robi, tak jakby to musiało być. Drodzy, Pan dobrze wie o naszych staraniach. Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie, powiedział Pan Jezus. A w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, w wersetach 10 do 12, mamy zapewnienie, że Bóg nie zapomni o tym, co dobrego uczyniliśmy, drodzy. Hebrajczyków 6 rozdział 10 do 12 zawiera tak pocieszające słowa. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Drodzy, zobaczmy. Bóg jest sprawiedliwy. On nie zapomni o tym, co dobrego zrobiliśmy. Ale jest zachęta, byśmy nie popadali w znużenie. Byśmy tę samą gorliwość okazywali aż do końca, drodzy. Abyśmy przez wiarę i cierpliwość dotrwali czasu, w którym Bóg spełni obietnicę, da nam życie wieczne w Jego cudownym, nowym niebie i nowej ziemi. Nie ulegajmy znużeniu, nie popadajmy w gnuśność. Trwajmy w gorliwym wykonywaniu tej służby, do której powołał nas Pan, choćby to była skromna służba, choćby czasem może była nawet monotonna. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Tak oddaję tę myśl z listu do Galatów, 6 rozdział, werset 9, inaczej list do Galacjan, Biblia Tysiąclecia. Zobaczmy, o ile w pracy nie ustaniemy. Czyli będziemy zbierać, jeżeli będziemy trwać. W odpowiednim czasie nasz trud zostanie nagrodzony. Czy może ktoś z nas odczuwa czasem w pracy dla Pana smutek? Może jest trudno służyć? Może jakieś doświadczenia przechodzi? Nie upadajmy na duchu. Ci, którzy siali ze łzami, będą zbierali z radością, zapewnia Psalm 126, werset 5. Choć może być trudno czasem w służbie, w pracy dla Pana, czy w pracy zawodowej, czy w czymkolwiek, do czego jesteśmy powołani, Bóg przyniesie nam przez swego Ducha Świętego, przez swoje prowadzenie dobre owoce, dobry wynik naszej służby. Zatem nie lekceważmy małej służby. Ceńmy małą służbę. Mała służba jest wartościowa w oczach Bożych i prowadzi często do większej pracy i może być pięknie wynagrodzona. Omówmy już kolejną jeszcze myśl, ostatni jakby punkt dotyczący małych rzeczy. Nie zniechęcajmy się, gdy mamy niewielką moc. Pan Jezus pochwalił zbór w Filadelfii, w Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, w wersecie 8. I zobaczmy, co tam powiedział. Objawienie 3:8. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc,
Jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Ciekawa rzecz. Niewielką masz moc. Ale jednak był wierny ten zbór. Ta wspólnota była wierna Chrystusowi. Jak to rozumieć, że miał niewielką moc? W najnowszym polskim komentarzu do Apokalipsy, do objawienia pod tytułem Objawienie Jezusa Chrystusa, praktyczny komentarz do Apokalipsy, czytamy. Jest to zapewne aluzja do małej liczebności tamtejszej wspólnoty, bezbronności wobec przeciwników albo niskiego statusu społecznego wiernych. Niepozorna wspólnota w Filadelfii była nieugięta w świadczeniu o wierze i niezłomna w trwaniu przy Chrystusie. Dochowanie wierności słowu oznacza zachowanie całokształtu nauki Chrystusa, a nie zaparcie się Chrystusa, trwałą przynależność do Niego. Jeśli Filadelfianie pomimo swej słabości nie zaparli się Chrystusa i dochowali Mu wierności, to znaczy, że siła, która umożliwia duchowe zwycięstwo, nie ma źródła w człowieku, ale w Bogu, który działa i triumfuje na przekór ludzkim ograniczeniom i słabościom. Zobaczmy, jaka ciekawa myśl. Siła, która umożliwia duchowe zwycięstwo, nie ma źródła w człowieku, ale w Bogu, który działa i triumfuje na przekór ludzkim ograniczeniom i słabościom. I tak, drodzy, jest. Polegajmy na mocy Ducha Świętego, na tym, że Bóg ma nieograniczone zasoby, siły, mocy, potęgi, która jest w stanie pokonać nasze ograniczenia. I z tą wypowiedzią z Księgi Objawienia, którą Pan Jezus skierował do zboru, że niewielką ma moc, porównajmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety 26 do 31. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, drodzy, 26 do 31 wersetu. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I dalej Paweł pisze, jeszcze możemy dwa wersety dalsze przeczytać. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tak, moi drodzy, tu znowu mamy mowę o łasce. Bóg nie wybiera tych, którzy z natury są mocni, wykształceni, zdolni, siłę mają, z jakich wysokich rodów po prostu, którzy mogą się chełpić. Poznałem Boga, bo na to zasługiwałem, bo ja taki jestem wspaniały, taki właśnie ze szlacheckiej rodziny i tak dalej, bo ja tu mam takie tradycje w mojej rodzinie. Nie. Bóg wybiera to, co słabe, właśnie to, co mizerne w oczach świata, to, czym nie można się chlubić. Dlaczego? Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Aby sprawdziła się fundamentalna zasada, którą głosili reformatorzy na czele z Janem Kalwinem. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. I żeby fundamentem zbawienia nie były ludzkie działania, ale jak czytamy, Chrystus, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, abyśmy się chlubili w Panu, a nie w człowieku. I Paweł nie głosił jakiejś ludzkiej mądrości. On głosił Chrystusa i to ukrzyżowanego. Bo w Jezusie, w Jego doskonałej ofierze, Jego doskonałej świętej krwi przelanej na krzyżu mamy fundament naszego zbawienia. Nie we wspaniałej hierarchii, nie we wspaniałej organizacji kościelnej, nie w jakichś wybitnych ludziach, przywódcach. Kiedy ktoś może nas pytać, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym kościele, to nie dlatego, że ten kościół jest taki wspaniały, tylko że tu się głosi Ewangelię, tu się głosi Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem naszego zbawienia. Tu nie wychwala się człowieka.
Tu nie wychwala się jakiejś organizacji, jakiegoś grona zarządzającego, czegokolwiek, czy jakiejś mądrości ludzkiej. Tu się nie głosi ludzkich, logicznych pomysłów, ale głosi się to, co jest fundamentem, co jest łaską Bożą dla człowieka, co jest Bożym działaniem, a nie człowieczym. Być może niektórzy z nas odnajdują się w tym opisie tutaj podanym, że jacyś skromni ludzie, nieznaczący, nie zraczajmy się naszą ludzką nieadekwatnością. Nie martwmy się tym na przykład, że jesteśmy mało zdolni lub że w naszym odczuciu jesteśmy zwykłymi zjadaczami chleba. Bóg okazuje swą chwałę w większym stopniu, gdy posługuje się ludźmi, którzy z natury są niezdolni do służby Bożej. Wówczas nie ma wątpliwości, że to On działa, a nie człowiek. W takim wypadku zasługi za osiągnięte dobro przypisuje się Najwyższemu, a nie naturalnym zdolnościom ludzkim. Bo ludzie mają taką tendencję: o bracie, jaki ty jesteś zdolny, jak ty wspaniale mówisz, jak ty wspaniale to wszystko organizujesz i tak dalej. Nie, to chwała Bogu za to, że Bóg się tym człowiekiem posługuje, że mu dał ten dar. Nie trapmy się też, drodzy, jeżeli być może, jak ten zbór w Filadelfii, dysponujemy skromnymi środkami materialnymi. Słowo Boże poucza w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział od 6 do 10. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. I tu chciałbym powiedzieć, że przekład trochę spłyca. Wyżywienie i okrycie. I okrycie w języku greckim rozumiano jako odzież i dach nad głową, jako zamieszkanie. Także sens jest taki, że powinniśmy się zadowolić wyżywieniem, odzieżą i dachem nad głową. I teraz dalej. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Drodzy, przykładanie zbyt wielkiej wagi do dóbr materialnych prowadzi do duchowego upadku. Kto kocha pieniądze, nie jest w stanie kochać Boga ani bliźnich. Kto, czyje serce jest przy dobrach materialnych, nie będzie miłowało ani Boga, ani bliźnich. Kto jest oddany mamonie, kto czci pieniądze jak bożka, ten będzie zdolny do wyzyskiwania innych, do zdzierstwa, do krzywdy, do czynienia krzywdy. Ale umiejętność zadowalania się tym, co konieczne do życia, gwarantuje, że odniesiemy pożytek z pobożności, bo pobożność tylko wtedy jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na tym, co konieczne. Pastor Andrzej Kojma z Wisły tak wspomina swe dzieciństwo w wierzącej rodzinie. Moi rodzice, odkąd tylko pamiętam, całym sercem szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wierząc, że wszystko inne będzie im dodane. Tego też w całej pełni doświadczaliśmy w naszej rodzinie. Pamiętam, jak ktoś powiedział mojemu tacie: jak będziesz tyle jeździł po tych spotkaniach biblijnych, to niczego się w życiu nie dorobisz. Jednak niczego nam nigdy nie brakowało, a ja nie mógłbym sobie wymarzyć piękniejszego dzieciństwa od tego, które miałem. Mamusia prowadziła mnie do szkółki niedzielnej dla dzieci, a tato często dzielił się słowem na spotkaniach biblijnych. Pamiętam, jak z siostrą śpiewaliśmy pieśni ze szkółki niedzielnej klientom w taksówce prowadzonej przez mojego tatę, a on mówił im o Bogu. Dzięki Bożej łasce już od dzieciństwa mogłem poznawać Boga. Niektórzy może się odnajdują w tym opisie. Znam tu niektórych członków zboru, którzy też byli wychowani w rodzinie chrześcijańskiej i są wdzięczni za to, że Słowo Boże słyszeli od dziecka i że ich rodzice nie byli materialistami. Jeśli przygnębia nas może też mała liczebność biblijnie wierzących chrześcijan w naszym zborze, mieście lub kraju, to pamiętajmy o słowach Elizeusza na temat licznych, niezliczonych wręcz zastępów anielskich, które nas chronią. Słowa te są w drugiej Księdze Królewskiej, 6 rozdział, werset 16. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Tak, Pan Jezus nie powiedział, że większość będzie miała rację. Powiedział, że jest wąska droga, ciasna brama, która prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy nawet ją znajdują. Drodzy, szeroka droga prowadzi na zatracenie.
ale więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi, z tymi, którzy nie wierzą Bogu. Także mamy na swoje usługi niezliczone zastępy anielskie. Przede wszystkim, drodzy, gorliwie głośmy Ewangelię, a będzie nas przybywać. Bądźmy dobrym świadectwem w naszym otoczeniu, w pracy, tam gdzie mieszkamy. I jeśli jest taka sposobność, módlmy się i dzielmy się świadectwem. Tyle tych traktatów biblijnych jest, tyle Nowych Testamentów, wszystkiego. Niech to pójdzie w ruch, prawda? Niech to dotrze do innych. Bo są wyznania, które gorliwie głoszą, oczywiście tam jest to nakazane, ale fałszywą Ewangelię. Czym mielibyśmy być gorsi? Na przykład misjonarze mormonów są w Polsce. 100 misjonarzy mormonów. Chłopacy zaraz po szkole, po ukończeniu matury idą i chodzą 2 lata po terenach, głoszą. No myślę, że głoszą zupełnie pokrętną naukę. Na przykład, że będziemy bogami, będziemy mieszkać na innych planetach. I nasze dzieci będą nam oddawać cześć jako Bogom. To jest kompletnie pokręcona nauka. Inne wyznania, które też są gorliwe w ewangelizacji, nieraz mają też chore nauki. Skoro inni, mając nieprawdziwą Ewangelię, są gorliwi, my, mając taki skarb, drodzy, głośmy Ewangelię. Omówiliśmy zatem dzisiaj, drodzy, kilka przykładów z Biblii, które świadczą o tym, że mądrze jest doceniać małe sprawy. Mówiliśmy o tym, by nie lekceważyć skromnych początków. Podkreśliliśmy wartość niewielkiego nawet dobra, niewielkich zalet w człowieku. Wskazaliśmy na potrzeby doceniania małej służby. Dowiedliśmy, że niewielka moc danego chrześcijanina lub zboru nie sprawia, że jego służba jest czymś nieistotnym. Doceniajmy małe sprawy, bo w naszym traktowaniu niewielkiego dobra ujawnia się to, czy zasługujemy na powierzenie nam większych i wspanialszych rzeczy. Niech Bóg uzdolni nas do lojalnego pełnienia Jego woli, zarówno w dużych, jak i w małych sprawach. Niech się tak stanie. Amen. Teraz, drodzy, będziemy się modlić. Oddajmy chwałę Panu za Jego łaskę i za dobro, które otrzymaliśmy.